trzecia edycja turnieju charytatywnego o Puchar Burmistrza Miasta Oleśnicy. Kto tym razem będzie beneficjentem? Dwójka dzieci. Dzieci jest coraz więcej potrzebujących. Zgłaszają się rodzice. W tym roku udało się nam zagrać dla dwójki dzieci, dla Tomka Stługa i dla Natana Dolińskiego. Stało się tradycją, że gospodarzem turnieju została PGSK Bełchatów, nasi przyjaciele. Ponownie przyjechała drużyna z Berlina, niż Niemiec, zaprzyjaźniona drużyna z AZS-u Częstochowa oraz po raz pierwszy drużyna z najmocniejszej ligi włoskiej, drużyna Perugii. Drużyny, które biorą udział, są to drużyny z najwyższej półki siatkówki na świecie, więc nie mam się czego powstydzić. Jest to moim zdaniem, zresztą nie tylko moim zdaniem, a także moich gości, turniej jeden z dwóch takich w Polsce. To wyjątkowa sytuacja. Wyjątkowa sytuacja zarówno dla celu, który nas zgromadził, czyli dla działalności charytatywnej związanej z pomocą dla dwoje młodych, bardzo młodych ludzi, ale również dla promocji miasta i promocji tej dyscypliny sportu, jaką jest siatkówka. Jest to z pewnością wyjątkowa dziedzina, bo gromadzi całe rodziny w spokojnej rywalizacji, w rodzinnej atmosferze, wszystkim, czym można powiedzieć, najlepszym w uprawianiu sportu. Dlatego bardzo cieszę się, że taki turniej doszedł do skutku, że jest organizowany, że tyle osób przyjęło zaproszenie do uczestnictwa w tym turnieju.